RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. W sądeckim studiu witam serdecznie burmistrza Bobowej Włocławia Ligęzy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, Bobowa troszeczkę rozkopana. Mówię tutaj nie tylko o samej Bobowej, ale też o terenie gminy. Wkopujecie się w ziemię, żeby coś tam włożyć. Co to takiego? Tak, są oczywiście inwestycje, których później w ogóle nie widać, ale mają duże znaczenie społeczne, chociażby właśnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. I tak też realizujemy właśnie program unijny i też jeszcze z innych źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy środki finansowe na właśnie rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie nawet już obszaru poza Bobową, ale też jeszcze w samej Bobowej. To jest ten teren, który był wyłączony z aglomeracji. W sumie inwestycja, można powiedzieć, jak na nasze możliwości znacząca, bo opiewa na kwotę około 5,5 miliona złotych. Prace się rozpoczęły i mam nadzieję, że skutecznie zostaną ukończone w roku przyszłym. Z tego, co widziałam, to prawie 18 kilometrów tych kanalizacji, wodociągi dodatkowo, miejscowości Bobowa, Wilczyska, Stróżna, to duży obszar. W końcu mieszkańcy będą mieć taki system na miarę XXI wieku, tak? Tak, ale takie są oczekiwania naszych mieszkańców, bo rozpoczęliśmy kilka lat temu właśnie realizację bardzo ambitnego programu, który zakładał, że w każdej miejscowości będzie sieć kanalizacyjna i tam, gdzie są największe potrzeby, oczywiście, gdzie takie jest oczekiwanie społeczne, będą wodociągi. I realizujemy to. To jest przyjęty plan, który można powiedzieć w przyszłym roku zostanie jak gdyby zakończony w tym wymiarze takim, można powiedzieć, dużym. Natomiast to nie jest tak, że nasz samorząd zaprzestanie już tych działań takich właśnie proekologicznych, dotyczących rozbudowy sieci kanalizacyjnej, dlatego, że jeszcze są z pewnością takie miejsca, gdzie ta zabudowa jest bardziej zwarta i gdzie mieszkańcy też oczekują na to, żeby ich podłączyć. I to jest bardzo cenne. Ja już wielokrotnie tu mówiłem, że świadomość ekologiczna bardzo wzrosła i są oczekiwania takie właśnie, żebyśmy jednak tą kanalizację rozbudowywali, nawet na takie tereny, gdzie ta rozbudowa jest rozproszona, no ale nie zawsze jest to możliwe ze względu właśnie chociażby konfiguracji terenu. No jak dużo tych domów zostanie podłączonych i czy to tylko indywidualne osoby, czy też jakieś urzędy? Oczywiście, że są instytucje publiczne, bo na przykład w Stróżnej szkoła podstawowa, jest dom kultury, jest parafia, są sklepy, czyli to są też te miejsca, no, które bardzo oczekiwały na to, żeby właśnie już tutaj można się było podłączyć do tej sieci kanalizacyjnej, ale w większości to są budynki indywidualne. Zakładamy, że około 100-120 gospodarstw zostanie podłączonych, ponieważ no, nie ma tam takiej bardzo zwartej zabudowy, ale obiecaliśmy, że ta kanalizacja będzie, a to też będzie z pewnością sprzyjało temu, żeby młodzi ludzie budowali domy na tym terenie. Tam, gdzie on jest uzbrojony, gdzie jest właśnie kanalizacja, gdzie są wodociągi, gdzie jest gaz, gdzie są drogi, gdzie jest ta infrastruktura drogowa, chodnikowa, gdzie jest szkoła, gdzie jest kościół, no to są wszystkie okoliczności, które z pewnością sprzyjają temu, żeby młodzi ludzie pozostawali właśnie u nas i staramy się o to właśnie troszczyć. A panie burmistrzu, zapowiadają się jakieś podwyżki cen za wywóz wody, dowóz wody i wywóz ścieków? To znaczy, my oczywiście staramy się realizować tutaj ten cały swój plan działania w taki sposób, żeby on był jak najmniej dokuczliwy dla naszych mieszkańców. I no, jeżeli popatrzymy... W gminach już te stawki są podnoszone, no bo to wiadomo, że koszta się zmieniają z roku tak, na rok. Tak, bo rosną różnego rodzaju koszty usług, energii, także to jest z pewnością nieuniknione, ale mamy ceny wody i ścieków jedne z najniższych w województwie małopolskim, a może i w Polsce. Także jeżeli będzie podwyżka, to ona będzie nieznaczna po to, żeby zminimalizować właśnie ten deficyt, który jednak powstaje, ponieważ my nie naliczamy chociażby nawet podatku takiego amortyzacyjnego, czyli tym samym naprawdę balansujemy na krawędzi tutaj opłacalności, trochę dopłacamy, ponieważ wiemy, że też to jest pomoc dla mieszkańców. U nas w Łodzi nie żyje się tak dobrze. Póki co możemy uspokoić mieszkańców, że podwyżek nie będzie żadnych? Nie mogę dzisiaj na ten temat jeszcze znacząco odpowiedzieć, dlatego że trwają analizy i też musimy no, dbać o to, żeby tutaj no, z ogólnego budżetu dla pewnej grupy też bardzo dużo
nie dokładać. To dla naszych mieszkańców na pewno jest pozytywne, że mamy te ceny niskie i wody, i ścieków. I mieszkańcy to doceniają, bo jak porównają sobie, jak to wygląda w innych gminach, to różnice są znaczące na korzyść naszych mieszkańców. Dlatego też staramy się robić to w sposób bardzo rozsądny. W ubiegłym roku nie było żadnych podwyżek. Trwają w tej chwili analizy. I jeżeli cokolwiek będzie jakaś zmiana, to naprawdę w niedużym wymiarze. Panie burmistrzu, jak ostatnim razem rozmawialiśmy, to pan mówił, że w planach na ten rok jest bardzo dużo bardzo duża ilość remontów dróg. Wiem, że niektóre prace trwają. Zdążycie ze wszystkim przed zimą? No nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zdążyli, ponieważ to jest też taki drugi obszar, gdzie życie, gdzie nasi mieszkańcy też oczekują, żeby ta infrastruktura drogowa była poprawiana, żeby drogi były modernizowane, żeby były remontowane. Udało nam się pozyskać znaczącą kwotę właśnie ze środków unijnych, ale też i z innych źródeł, chociażby krajowych. I w tej chwili pozostało nam jeszcze do wykonania 6-7 dróg, które właściwie już to jest rozstrzygnięty przetarg i myślę, że jeszcze będą takie dni w październiku, gdzie będzie można spokojnie te remonty przeprowadzić, czy tą przebudowę i tym samym stworzyć warunki bardziej komfortowe dla naszych mieszkańców. Tak jak powiedziałem, żyje się czasem ciężko ze względu na to, że mamy trudny teren. Jest, prawda, pagórkowaty, górzysty. Przyjdzie zima, no też chociażby kwestia odśnieżania. Są ludzie starsi. Musimy się zatroszczyć o to, żeby im odśnieżyć, żeby ta droga była posypana, żeby służby ratownicze mogły tam dojechać. Stąd też właśnie poprzez właśnie takie działania, chociażby rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągu, infrastruktury drogowej, chodnikowej, oświetlenia. A które z tych dróg, bo jak wspominałam, kiedyś mówiliśmy, że tych dróg na liście na ten rok jest dość dużo, które najbardziej strategiczne? Ja bym powiedział, że wszystkie były strategiczne i wszystkie wymagały remontu, ale chociażby taka droga jak w Bobowej, ulica Świętego Wawrzyńca, ulica Księdza Jana Czuby, to są drogi, które były kiedyś tam, można powiedzieć, budowane 20 kilka lat temu. One były już naprawdę w złym stanie technicznym, a do tego jeszcze zadbaliśmy też o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, wybudować ciągi piesze albo ciągi pieszochodnikowe, jak chociażby przy ulicy Sportowej, właśnie jak chociażby przy ulicy Świętego Wawrzyńca, czy przy ulicy Księdza Jana Czuby. No my nie modernizujemy dróg, które nie wymagają właśnie takiego remontu, ale też no, trzeba wybierać i jednak selekcjonować. W pierwszym rzędzie też te drogi idą do remontu, które spełniały wymogi, bo to nie jest tak, że my sobie wskazaliśmy według własnego uznania. Ja tak specjalnie pytam o te drogi, które najbardziej priorytetowe, dlatego że mieszkańcy Bobowej złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego właśnie, żeby doświetlić i zwrócić tutaj uwagę na przejścia do pieszych i to przy tej głównej drodze przejeżdżającej przez Bobową. Chyba ważna sprawa, skoro mieszkańcy aż do budżetu obywatelskiego Małopolski zgłaszają. A tak, oczywiście ja o tym wszystkim doskonale wiem, dlatego że to jest droga wojewódzka numer 981 i wybudowaliśmy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich ostatnio właśnie to przejście dla pieszych tam poniżej tego nowego wiaduktu. Nie nowego, bo on już ma tam kilkanaście lat. Ale chodzi o to, że to przejście nie jest oświetlone. I tak uznano, takie sugestie były, jednak może by jeszcze bardziej oznaczyć. A w budżecie miasta się nie znalazły pieniądze? A to jest droga wojewódzka. Także my nie możemy wszystkich wyręczać. Często wyręczamy właśnie województwo, często wyręczamy powiat w jakimś tam zakresie. Współfinansujemy te zadania, tak bym określił. Natomiast jak już my swoje zadanie realizujemy, to trudno tutaj liczyć na czyjąś pomoc. Więc nasza dobra wola i może powiedzieć tutaj wola takiej dobrej współpracy polega na tym, że jeżeli jest coś ważnego, coś, co ma duże znaczenie, a szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no trudno przejść obojętnie obok takiej sytuacji, chociażby właśnie to oświetlenie tego przejścia. Na pewno tutaj postaramy się wesprzeć. Tak jak to miało miejsce, jeżeli chodzi o ukwiecenie drogi wojewódzkiej. Droga wojewódzka została w ramach budżetu obywatelskiego ukwiecona, ale przecież to ukwiecenie dotyczy naszego miasta, więc to my, jak gdyby tutaj jesteśmy beneficjentami tej inicjatywy obywatelskiej, chociaż nie nasza droga, ale włączyliśmy się bardzo aktywnie. No wszyscy starali się jakoś tam, prawda, dzwonić, telefonować, wysyłać SMS-y po to, żeby wygrać ten konkurs i wygraliśmy. I dlatego teraz też w ramach tego budżetu właśnie taka sytuacja ma miejsce. I chciałbym wspomnieć, że podobna była również taka sytuacja przy drodze numer 977, to jest droga wojewódzka, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej i też nie było oświetlenia. Nie było przejścia.
myśmy sfinansowali to w dużej mierze wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, także staramy się właśnie dbać o bezpieczeństwo. Panie burmistrzu, a w tym roku będą mieszkańcy Bobowej mogli składać wnioski do własnego budżetu? Chodzi mi o taki budżet Bobowej, obywatelski właśnie. Jakaś tam kwota dla mieszkańców się znajdzie? Ja bym to tak powiedział, że my realizujemy już od kilkunastu lat naprawdę taką procedurę wprowadziliśmy, że to mieszkańcy decydują na przykład na co chcą przeznaczyć środki finansowe, które są przeznaczone na poszczególne sołectwa i tutaj na nasze miasto. I to oni decydują, jak zagłosują. Czyli to jest taka wersja bobowska? Taka trochę wersja bobowska i jest to obywatelska, bo jeżeli chcą na przykład na drogę, to na drogę te środki. Jeżeli uznają, że na coś innego, to na coś innego. I dzięki temu przez te wiele lat naprawdę udało się tą infrastrukturę w wielu, wielu miejscach poprawić, ale jest to mobilizujące dla mieszkańców, ponieważ oni chętniej przychodzą na zebrania, bo się muszą zmobilizować, bo większość decyduje, prawda? Czyli trwają dyskusje, trwa mobilizacja i sukcesywnie naprawdę wybiera się, bo jestem obserwatorem, uczestniczę we wszystkich zebraniach, obserwuję, że jednak jest ten plan taki logiczny, bo wybiera się te najbardziej znaczące inwestycje, które mają pierwszorzędne znaczenie. Ale też my nie pozostawiamy ludzi jeszcze w innych obszarach samym sobie, bo też troszczymy się o kulturę, też troszczymy się, prawda, o inne rzeczy tutaj, sięgając po środki, jak chociażby właśnie taki projekt mamy realizować, który nosi taką nazwę Szabasówka. I tutaj też jest szansa, że dużą kwotę możemy właśnie zrealizować chociażby na kwestie związane z naszą kulturą. Panie burmistrzu, ale a propos budżetu obywatelskiego, to tutaj jest jeszcze taki dodatkowy plus, dlatego że normalny budżet pozwala mieszkańcom całego miasta zrzeszyć się i wspólnie zrobić coś dla właśnie nie tylko jednej wybranej dzielnicy, ale dla wszystkich. To ja bym powiedział tak, że mamy naprawdę przyjęte strategiczne inwestycje, które będą służyły wszystkim, niewątpliwie, i finansowane są z budżetu ogólnego naszej gminy. Owszem, ja jestem za tym, żeby taka formuła była wprowadzona. Rozważymy taką sytuację i mam nadzieję, że będzie ta audycja też takim czynnikiem mobilizującym do tego, żeby w Bobowej zorganizować taki budżet obywatelski. To panie burmistrzu, pan powiedział, że dla kultury też sporo robicie. Tutaj mam na myśli szkołę muzyczną, dlatego że dzieci, które uczą się w szkole muzycznej w Bobowej, mają teraz jeszcze do dyspozycji poddasze. Można gdzieś zobaczyć w sieci zdjęcia. Co tam się wydarzyło na tym poddaszu? No, nasze oczekiwania zostały naprawdę tutaj, myślę, że nie doszacowaliśmy pewnych rzeczy, kiedy była szkoła muzyczna organizowana, ponieważ na dzień dzisiejszy 205 dzieci uczy się już w tej szkole i trzeba było pilnie jeszcze dodatkowych pomieszczeń, dlatego takie, można powiedzieć, podniesione duże poddasze, które udało się zaadoptować, został wykonany projekt i 9 dodatkowych pomieszczeń dla właśnie naszych dzieci, dla naszych młodych artystów, którzy robią wspaniałe postępy, mają niesamowite talenty i te pomieszczenia spowodują to, że dzieci będą się uczyły nie do późniejszych godzin wieczornych, tylko kursy. A będzie więcej oddziałów, może więcej kierunków nauki, jakieś nowe instrumenty? To znaczy, tutaj jest wybór już zależny od tego, co sobie młodzi artyści zaplanują. Jeżeli sobie zaplanują naukę na takim instrumencie, to my to oczywiście dostosowujemy się do tego. Staramy się wtedy, dyrekcja tutaj zatrudnia nauczyciela właśnie z takimi kwalifikacjami i nie ma czegoś takiego, że odmawiamy. Ktoś chciałby grać na jakimś instrumencie, jeszcze się nie zdarzyło. Czyli raczej my wychodzimy z taką ofertą i chcemy właśnie tutaj ubogacać, żeby to nie były tylko te tradycyjne, same najbardziej popularne instrumenty, ale też te, które wzbudzają zainteresowanie u młodych ludzi. Dlatego też przy indywidualnej nauce gry nauczania potrzeba tych pomieszczeń mniejszych, ale o dobrym standardzie i takie, które oczywiście będą też przyjazne uczącego się i dla nauczyciela. Jest więcej miejsca, więc pewnie zapraszacie też nowych uczniów. My też zapraszamy w takim razie do Bobowej, ale nie tylko do szkoły muzycznej, ale także, żeby odwiedzać i podziwiać choćby koronkę bobowską, prawda? Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam, bo Bobowa to jest jedna z najpiękniejszych gmin z pewnością, nie tylko w Małopolsce, ale w Polsce. Jest tam dużo do zobaczenia, można wiele rzeczy zobaczyć i jest dobra, miła atmosfera, staramy się być przyjaźni dla przyjezdnych, a jeszcze to, co przygotowujemy, na pewno będzie to oferta dla turystów też bardzo ciekawa i na przyszłość będzie można wiele atrakcji w Bobowej zobaczyć. A turystów zapraszał Wacław Ligenza, burmistrz Bobowej. Dziękuję bardzo.
Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.